ciekawe, jak to się stało, że klub Lewicy, tak kluczowy tak naprawdę klub dotyczący sporu między trzecią drogą a Lewicą, ujrzał światło dzienne, był nagrywany. Na szczęście nie ujrzał światła dziennego, natomiast rzeczywiście doszło do bardzo nieszczęśliwego incydentu. W związku z tym, że był zmieniany system audiowizualny, on jest stale, jak to się mówi, aktualizowany i modernizowany, no to technicy, którzy to robili, włączyli na chwilę transmisję z tej sali. Sprawa została wczoraj bardzo szybko wyjaśniona, jak tylko pani przewodnicząca Żukowska do mnie przyszła z tą sprawą, bardzo szybko została wyjaśniona. Ja wysłałem do pani przewodniczącej i na jej ręce przeprosiny do klubu Lewicy. Wysłałem także notatkę od wicedyrektora ośrodka informatycznego, który wyjaśnił dokładnie, na czym polegał ten incydent i dlaczego do niego doszło. Zostało dokonane także bardzo rzetelne sprawdzenie, czy nie powstały jakiekolwiek nagrania, które mogły gdziekolwiek wyciec. Takie nagrania nie wyciekły. Dostęp do tego automatycznego nagrania mają tylko technicy, którzy mają oczywiście odpowiednie dopuszczenia. W hotelu poselskim nie było tego dostępu? Znaczy przez chwilę to nagranie było w wewnętrznej sieci tutaj transmisji w telewizji. To jest ten problem, tak? Natomiast to nie było nagrywane na szczęście. Znaczy, no chyba, że ktoś prywatnie sobie nagrywał, ale nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Mówię z telewizora. Natomiast jeżeli chodzi o sam system, to co zostało nagrywane, to się nadpisuje nad sobą i jest automatycznie kasowane. Anna Maria Żukowska mówi, że te przeprosiny i wyjaśnienia są niewystarczające. No, zrobiłem co w mojej mocy. Jeszcze dzisiaj na początku posiedzenia podszedłem do pani przewodniczącej Żukowskiej. Rozmawialiśmy. Także rozmawialiśmy z ministrem Gawkowskim o tym, że jeżeli jest taka potrzeba, a ja uważam, że tak, warto także tą kwestię wyjaśnić poprzez fachowców z której ze służb albo z NASK-u, czyli cywilnego zespołu mających kompetentnych specjalistów do spraw wyjaśniania incydentów cybernetycznych, także audiowizualnych, czy też na przykład z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma certyfikację do sprawdzania systemów sejmowych. I oczywiście jesteśmy otwarci na to, żeby takie działania zostały przeprowadzone. I wicepremier Gawkowski ma to wyjaśnić, tylko pytanie, jak to świadczy w ogóle o bezpieczeństwie cyfrowym Sejmu? Jak to świadczy o tym, no tu słyszymy, no a jak są tajne posiedzenia komisji, to co wtedy? Czy nie ma takiego ryzyka? No, nie ma. To znaczy, jak są tajne posiedzenia i są prowadzone z klauzulą, to obowiązują innego rodzaju procedury. To była kwestia... No akurat tutaj można wszystko skonfrontować, a pan dyrektor może zostać z nami. Pani przewodnicząca jest gwiazdą. I że padło przepraszam. Że tak, to prawda. Ale to już wystarczające, czy nie? Znaczy, jeżeli chodzi o przepraszam, to nie oczekuję jakiegoś kolejnego przepraszam. Oczekuję po prostu, i tak już jak Państwa informowałam, naprawdę takiego dogłębnego sprawdzenia, czy taka sytuacja się nie powtórzy, bo ona nie musi dotyczyć klubu Lewicy, może dotyczyć znacznie poważniejszych wydarzeń, które tutaj mogą mieć miejsce w przyszłości. To musi być zweryfikowane. Myślę, że jesteśmy naprawdę w stanie podwyższonego ryzyka bezpieczeństwa w związku z tym, że jesteśmy krajem frontowym. Musimy być absolutnie pewni, że nikt niepowołany nie będzie podsłuchiwał w Sejmie nikogo. Dlatego moja interwencja i prośba do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego o to, żeby myślę, że lepszych ekspertów niż tam, niż w tym ministerstwie właśnie od cyberbezpieczeństwa nie ma, żeby przyjrzeli się temu systemowi, pomogli panu ministrowi Cichockiemu upewnić się, że na pewno nigdy w przyszłości nie dojdzie do takiego incydentu znowu.